Mamy dany taki przykład. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie ten wielomian kwadratowy rozłożyć na czynniki. No, postępując tak, jak to pokazałem w poprzednim filmie. No, i jak zwykle zachęcam cię do zatrzymania otwarcia filmu po to, żeby podjąć próbę samodzielnego rozwiązania tego zadania, zanim obejrzysz moje rozwiązanie. No, ja zacząłem od obserwacji takiej, że tutaj mamy wielomian, który jest kwadratowy zarówno względem zmiennej y, jak i względem x. No więc. Tutaj wygodniej będzie patrzeć na to, jak to kona wielomian w pierwszej kolejności względem y, dlatego że przy y kwadrat mamy współczynnik równy 1, więc ja może to napiszę w takiej kolejności. y kwadrat dodać 11x razy y, dodać 30x kwadrat. I teraz będę ten wielomian traktował jako wielomian względem y, to będzie mój współczynnik przy y, a to będzie współczynnik wolny, no bo on nie zależy od y. Można o tym myśleć w ten sposób, że gdybyśmy podstawili tu jakąś konkretną wartość x, no to to byłby zwykły wielomian od y tylko, trójmian kwadratowy od y. No ale tutaj nie mamy konkretnej wartości x, tylko x jest jakimś parametrem. No i teraz rozłożymy to na czynniki tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Będziemy szukali dwóch wyrażeń parę wyrażeń, takich, że ich iloczyn będzie równy temu, czyli to będzie iloczyn tych wyrażeń, a to będzie suma tych wyrażeń. No to co tu trzeba wziąć? No, gdybym szukał liczb, które pomnożone dadzą 30, a w sumie dadzą 11, to bym wziął 5 i 6. No, możecie popróbować innych przykładów. 5 i 6 jest dobrze, bo 5 razy 6 to jest 30, 5 plus 6 to jest 11. Jakbyśmy wzięli np. 3 i 10, to to daje 30, ale w sumie nie daje 11. I tak dalej. Więc 5 i 6 to jest dobre rozwiązanie. Ale tu nie mam 30 i 11, tylko mam 30x kwadrat i 11x. Więc muszę wziąć 5x i 6x. I jak to pomnożę, to dostanę 30x kwadrat, a jak dodam, dostanę 11x. Czyli mój rozkład na czynniki będzie wyglądał tak, że będę miał y, no i tutaj zaraz dopiszę innym kolorem, żeby łatwiej to było śledzić. A tutaj będę miał dodać, 5x, a tutaj będę miał dodać 6x. No i zachęcam Cię do wymnożenia tego, to już zostawię, nie będę tego robił, do wymnożenia i sprawdzenia, że to się zgadza. No tak z grubsza widać, że to się zgadza, bo y razy y da nam y kwadrat, 5x razy 6x da nam 30x kwadrat, no a teraz y razy 6x dodać y razy 5x da nam w 11x razy y. Widać, że to się mniej więcej zgadza. Czyli widzimy, że można rozkładać takie Trójmiany kwadratowe na to dwóch zmiennych, w sposób bardzo podobny do tego, jak rozkładaliśmy na czynniki po prostu wielomiany drugiego stopnia o jakichś współczynnikach danych konkretnymi liczbami.